Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Mam mały problem z krzyżówką. Mógłbyś mi pomóc? Dawaj. Na 6 liter postać Boba Kane'a i Billa Fingera. Batman. Pasuje. A słuchaj, rysownik Torgala. Grzegorz Rosiński. Skąd ty to wszystko wiesz? Słucham prosto z kart. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. W każdą sobotę o 15. A godzina 15 właśnie wybiła, przynajmniej tutaj na zegarze w Radio Afera. Czyli czas rozpocząć kącik komiksowy, audycja Prosto z kadru, program dla tych, którzy chcą poznać coś fajnego. I dzisiaj przygotowałem wam mnóstwo fajnych rzeczy. Na początku jeszcze przedstawię, że za sterami, za odpowiedzialne za brzdęki, dźwięki będzie Szymon Dopierała. Przed mikrofonem na razie produkuje się Filip Bąk, ale na moment dojdzie do nas wydawca Zinzin Press. Poznańskie wydawnictwo zajmujące się głównie komiksem historycznym, Witold Tkaczyk, przyjdzie. Z tej okazji tematem odcinka będzie siłą rzeczy komiks historyczny w Polsce oraz w ogóle polski komiks historyczny. Mój dzisiejszy gość również przyniesie do radia dwa komiksy i chciałbym wam je rozdać. To jest w tym momencie właśnie ten dodatek dla tych, którzy słuchają prosto z kadru na żywo w Radio Afera, a nie odsłuchują na YouTubie, ponieważ właśnie przy okazji, kiedy ten gość, to na żywo można wygrać jakiś komiks. Słuchajcie, zasady są banalne. Ogółem tutaj będzie mała dyskryminacja, ponieważ w konkursie mogą wziąć praktycznie tylko i wyłącznie osoby, które są zalogowane na portalu społecznościowym Facebook. Bardzo przepraszam tych, którzy z różnych powodów nie są zarejestrowani i nie chcą się zarejestrować, ponieważ właśnie konkurs tutaj, ten serwis jednak oferuje, że mamy tutaj łatwiejszy kontakt, zwłaszcza w trakcie emisji audycji na żywo. Więc zapraszam was na fanpage'a Prosto z kadru na Facebooku. Rzuciłem okładkę komiksu, to jest głowa Franczaka i pod tą okładką prosiłbym was o komentowanie. Komentarze niech to będą pytania. Pytania do mojego dzisiejszego gościa, którym jest, przypominam, Witold Tkaczyk, wydawnictwo Zinzin Press. Niech to będą pytania właśnie dotyczące komiksu historycznego, dotyczące komiksu, to jest głowa Franczaka. Dzisiaj na ten temat będziemy oczywiście rozmawiać, ale już teraz właśnie informuję was, jakie są zasady gry. Weźcie udział w konkursie. Póki co jest pusta pula. Nikt jeszcze nie zadał żadnego pytania, więc można powiedzieć, że kto pierwszy, ten lepszy. Przez najbliższą godzinę będziecie mieli oczywiście szansę, możliwość, ale nie ukrywajmy, że te pierwsze pół godziny będą najintensywniejsze i zapraszam was oczywiście do zabawy. Póki co przygotowałem dla was dwa kawałki. Jakoś tak się składa, że chodzi za mną muzyka z gier komputerowych, gier wideo, więc jeśli audycja prosto z kadru, żeby poznać coś fajnego, to też nie tylko komiksowo, ale również muzycznie. Tutaj przygotowujemy się z Wojtkiem do właśnie tego programu, więc przygotowałem dla was dwa kawałki. To będą z gier komputerowych, Quake i Doom. Ale są bardzo fajne, bardzo naprawdę dźwięczne. Nie wiem, który Szymon wybierze jako pierwszy, więc póki co zapraszam was i przejdziemy do komiksów już za chwileczkę. Za nami kawałek z gry Doom 4, ścieżka dźwiękowa, za którą ta gra otrzymała nagrodę. Jeśli się dobrze orientuję, polecam serdecznie, żeby się zainteresować we własnym zakresie. Jak słyszeliście z tej próbki, bardzo fajna gitarowa muzyka bez wokalu. Okej, teraz informacje prasóweczka. Co tam też będzie się działo? Niektóre informacje będą takie do przodu, hen. Na przykład lubelskie spotkania z komiksem, ponieważ odbędą się w dniach 22 do 25 kwietnia, oczywiście w Lublinie, na ulicy Lwowskiej 12 MBP Lublin. To jest fantastyczne centrum kultury MBP Lublin, filia numer 2, i jeszcze na ulicy Pełowiaków 12. I to jest kolejna edycja, jeszcze będziemy o tym z Wojtkiem prawdopodobnie informować, aczkolwiek wszyscy słuchacze z Lublina i okolic, to w tym momencie proponuję, żeby zarezerwować sobie swój czas. Teraz dla słuchaczy z Ostrołęki. Słuchajcie, ogółem Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce zaprasza na wystawę Kajko i Kokosz, komiksowa archeologia w Ostrołęce. Ogółem wernisaż, adres tego muzeum to plac generała Józefa Bema 8 i dzisiaj będzie wernisaż tej wystawy o godzinie 16, czyli praktycznie wtedy, kiedy skończy się audycja prosta.
prosto z kadru. Wystawę będzie można oglądać do 29 czerwca, także ze spokojem, jak dzisiaj nie znajdziecie czasu, to albo mieszkacie w jakiejś tam odległości od Ostrołęki, chcielibyście zobaczyć wystawę poświęconą bohaterom z komiksu Janusza Christy, no to w tym momencie macie jeszcze ze spokojem 2 miesiące z hakiem. Także zapraszam do muzeum w Ostrołęce. Dalej, tutaj teraz taka informacja dla słuchaczy z Poznania i z okolic w zasadzie, ponieważ sprawa dotyczy Suchego Lasu i 28 kwietnia. No wiem, to będzie konkurować z Pyrkonem. Pyrkon też właśnie zaczyna się 28 kwietnia w Poznaniu. Nawiasem mówiąc, Wojtek Nelec, drugi prowadzący, którego dzisiaj nie ma, ma duży, duży wkład, ponieważ organizuje blok komiksowy na Pyrkonie, więc jeszcze będzie was prawdopodobnie zachęcał w przyszłości, w przyszłych programach. Ale okej, wróćmy do tego, co już rozpocząłem. W Suchym Lesie 28 kwietnia w Centrum Kultury Bibliotece Publicznej na ulicy Szkolnej 16 odbędą się pierwsze 3 godziny warsztaty komiksowe prowadzone przez Pawła Piechnika i te warsztaty będą nazywać się Historia komiksu, jego korzenie. Później 19 maja sposoby narracji w komiksie. 9 czerwca bohaterowie opowieści w komiksie. No i tutaj niestety zajęcia są płatne, ponieważ 45 zł. Jeszcze takie spotkania, no bo ja zawsze promuję, staram się was zachęcić, żeby wyjść do siebie, spotkać się razem w miłośnicy komiksu. Tym razem 11 kwietnia o godzinie 18 w szczecińskim pubie Czeski Film na alejach Jana Pawła II 3x4 odbędzie się spotkanie dyskusyjnego klubu komiksu Taktownie o komiksie. Tematem będzie film Oldboy oraz manga, która była jego pierwowzorem. Wszystkie informacje wziąłem z serwisu komiksowego Aleja Komiksu, gdzie was zachęcam, żebyście sprawdzali, jakie też ciekawostki właśnie ze środowiska komiksowego mają miejsce w Polsce, no głównie w Polsce, bo tam naprawdę jest bardzo fajny przekrój przez wszystkie informacje. Ja przypominam o konkursie. Do wygrania są 2 egzemplarze komiksu Oto jest głowa Franczaka. No jakie są zasady zabawy? Musicie zadać w komentarzu na Facebooku, na fanpage'u Prosto z Kadru pytanie do mojego gościa, którym jest Witold Tkaczyk, który już przyjechał do radia, zaraz będę z nim rozmawiał na temat komiksu historycznego. Także słuchajcie, zadajcie pytania i wygrywajcie komiksa. Naraz zapraszam was do kawałka z ścieżki dźwiękowej z gry Quake 2. Moim gościem jest Witold Tkaczyk, wydawnictwo Zinzin Press. Dzień dobry. Witam, cześć, dzień dobry. Na początku właśnie ku gwoli informacji. Czym jest wydawnictwo Zinzin Press? Czym się zajmujecie? Jaki jest wasz charakter? Jaką lukę wypełniacie na rynku komiksowym? No, o tej pytanie, czym nie jest. No. Dobrze. Tak, jest wydawnictwem komiksowym. Wydawnictwem od lat komiksowym. 22 lata minęły 1 kwietnia. A to już... Od kiedy wydawnictwo istnieje. Oczywiście tak. Na początku magazyn komiksów Akuku, a od końca lat 90. komiksy historyczne. Zaczęło się od takiego żartu Tygrysek. Nie wiem, czy ktoś pamięta. Troszeczkę taki, to jest o takich 4 pancernych, ale niemieckich 4 pancernych. Hitlerowskich, musimy powiedzieć, niemieckich. I potem komiksy fantastyczne, fantasy, ale tak naprawdę od 2005 roku, właściwie 4-5, bo pierwszy był taki komiks, który właściwie wiązał się z historią, czyli Achtung Zelig, Druga wojna, a 2005 rok to komiks o Solidarności, 4 takie skromne nowelki w zeszytowym wydaniu na 25-lecie powstania Związku. No i potem już poszło z górki. Zaczęliśmy od tematów PRL-owskich, Poznański Czerwiec 56, Kopalnia Wujek, potem przyszły inne, Kopalnia Piast, komiksy wojenne, drugie wydanie Westerplatte, Odwana Poczty Polskiej w Gdańsku 1 września, a ostatnio właściwie te czasy powojenne, trudne czasy właściwie instalowania się władzy komunistycznej w Polsce. No a po prostu koszmarny okres i koszmarni ludzie z tamtej właśnie strony sowieckiej. No i przeciwko nim tak zwani żołnierze wyklęci, czyli żołnierze, którzy zostali w podziemiu i przeciwstawili się tak zwanej tej drugiej okupacji, tej okupacji sowieckiej w zasadzie w beznadziejnej walce, bo opuszczeni przez, zapomniani przez aliantów, a jednak no tak do końca
właściwie realizujący ten swój ideał patrioty i walkę o wolność Polski. Dopiero teraz tak naprawdę możemy o nich w miarę spokojnie, swobodnie pisać. Cały czas się znajdują groby, cały czas znajdują się ci żołnierze w takich bezmiennych mogiłach, ponieważ tak byli właśnie mordowani i tak byli zakopywani przez komunistów, przez Sowietów. I no i ta historia jakby rzeczywiście, tak jak w przypadku Franczaka, to nawet historia zahacza o czasy najnowsze, bo jego czaszka, jego głowa się znalazła no dosłownie 2 lata temu. A jakie sukcesy? Jakie byś komiksy wyróżnił, jeśli chodzi o publikacje z Inzim Press, które się tak właśnie mocno wpisały na rynku polskim? No, wpisało się do tych komiksów. Komiks o Solidarności, który wydaliśmy właściwie dzięki pomysłowi Macieja Sińskiego, którego nikt się nie chciał podjąć wydania. On chodził po różnych wydawcach, instytucjach. Myśmy go wydali i to był wielki hit i wielki szum medialny. Tam napisał, Lech Wałęsa napisał wstęp do tego komiksu i dzięki temu też troszkę tego szumu tutaj się zrobiło. Także to był taki pierwszy komiks, już taki, że tak powiem, no już na poważnie tam poszło, że się z dużym nakładem, ponad 6 tysięcy sprzedanym nakładem. I to tak na komiks to w ogóle kosmos. Tak. No potem... Warto przypomnieć, tak, że właśnie, że w Polsce te nakłady komiksów rzadko wychodzą ponad 1000 egzemplarzy, a tutaj 6 tysięcy to jest naprawdę... Tak. Komiks o Poznańskim Czerwcu też miał taki nakład. Pozostałe komiksy miały około 2 do 3 tysięcy nakładu. Zresztą to jest zresztą ewenement na rynku komiksowym. My jesteśmy jedynym wydawcą, który podaje w ogóle nakłady komiksów. Nie wstydzimy się tego. Inni jakby bardziej podchodzą do tego, mimo że jest wymóg taki, żeby podawać w publikacjach nakłady, to jakoś nie kłapią się do tego. Ciekawy bym był, jakie to są nakłady tych komiksów, bo rzeczywiście na ogół są to mizerne po prostu liczby, ale no oczywiście są i większe, ale no, chciałoby się porównać. Nie, jakby ta informacja jakby jest, no, powinna być podawana. Ja na pewno bym wyróżnił Achtung Zelig, ponieważ tutaj tak. Ciekawostka. 4000 nakładów. 4000 nakładów. Ale była taka stworzona, jest stworzona taka lista 1001 komiksów, które należy przeczytać przed śmiercią. Tam, jeśli dobrze pamiętam, Radosław Bolałek z wydawnictwa Hanami pomagał uzupełnić tą listę. I tam znalazły się 2 polskie komiksy. Antresolka, Profesorka, Nerwosolka, jeśli dobrze pamiętam. W każdym razie na pewno jeden komiks Baranowskiego i Achtung Zelig. Więc... Tak, to jest nasz komiks. Oczywiście no, pierwsze wydanie było z Kulturą Gniewu, drugie wydanie już było samodzielne z Inzim Press. Ale się różnią okładką? Troszeczkę się różnią, tak. Różnią się takimi, dla bacznego obserwatora jest tam parę takich delikatnych różnic, zarówno na okładce, jak i w środku. No, oczy tam, kota, tak? Bo tam jest mnóstwo kotów na tak, drzewie. Tak, a generalnie tam jest taki orzeł, który, czy ptak, który tam leci i on na drugim wydaniu leci w drugą stronę. Tak? No, to już jakby sobie otworzył. Ale są drobne takie różnice, rzeczywiście. Typografia troszeczkę się zmieniła i takie delikatne w środku dla wytrwałego, dociekliwego czytelnika to można to odkryć. No i ciekawa sprawa, że ten komiks się ukazał rok później w wydawnictwie, dużym wydawnictwie Casterman we Francji. To już nie była zasługa nasza, ale była to zasługa pana Grzegorza Rosińskiego, który tam skontaktował autorów z wydawcą i wydawca wydał ten komiks w wersji kolorowej. Co ciekawe, właśnie przez Grażynę Kasprzak pokolorowany został. Pani Grażyna Kasprzak, czyli żona pana Kasprzaka, też znanego twórcę komiksów, a Grzegorz Rosiński to rysownik Torgala.
więc tutaj cały czas te wszystkie nazwiska są ze sobą połączone. No ja bym jeszcze na pewno chciał wyróżnić dwa komiksy z Inzim Press, które zrobiły no niesamowite wrażenie i wydaje mi się, że one jakby wskazały pewien nurt, w jakim mogłyby iść komiksy historyczne, czyli Obrona Westerplatte oraz Obrona Poczty Gdańskiej, ponieważ tam w formie komiksu jest zrelacjonowane krok po kroku, minuta po minucie, pieczołowicie udokumentowane wszystkie wydarzenia, które właśnie miały miejsce na Westerplatte oraz w czasie obrony Poczty Gdańskiej. Tak, to jest taka rekonstrukcja komiksowa, generalnie bardzo szczegółowa. No, Westerplatte ma 100 stron komiksu. Poczta Polska, jako że obrona trwała też kilka godzin, tak naprawdę kilkanaście godzin, jest komiksem 30-kilkustronicowym. Ale faktycznie jest tam autor scenariusza, czyli Mariusz Wójtowicz, jest tam takim bardzo dokładnym, wnikliwym badaczem i ten komiks może służyć faktycznie, oba te komiksy, jako materiał też źródłowy do badań nad tymi wydarzeniami, no co jest dosyć nietypowe jak dla komiksu, ale się zdarza i myślę, że nasze komiksy też się jakby w to wpisują. Staramy się tam oczywiście fabułę uatrakcyjniać, to znaczy trudno w zasadzie uatrakcyjniać fabułę, która jest no, dramatyczna, bo te wydarzenia tak naprawdę odzwierciedlone jeden do jeden są tak dramatyczne, że trudno jakby scenarzyście jakby przeskoczyć ten poziom dramatyzmu. Ale w naszych komiksach oczywiście staramy się tam, gdzie są pewne niejasne rzeczy, czy niewyjaśnione, nieznane, dopisywać wątki literackie, ale po prostu na bardzo prawdopodobnych zasadach. Ja jeszcze przypominam, że odpaliliśmy konkurs do wygrania. Są dwa komiksy z Inzim Press, nowości wydawnicze. Oto jest Głowa Franczaka. Wystarczy, że na Facebooku, na fanpage'u Prosto z Kadru zadacie pytanie mojemu gościowi. Póki co zapraszam was na kolejną przerwę muzyczną, a do rozmów na temat komiksu historycznego przejdziemy za chwileczkę. Spytaj milicjanta. Deserter przygrywał nam przed chwilą. Ja przypominam, że trwa konkurs. Można wygrać komiks na fanpage'u Prosto z Kadru. Napiszcie komentarz. Pytanie do Witolda Tkaczyka. No właśnie, Witku, ja ciebie nie przedstawiłem też tak do końca, bo oprócz tego, że jesteś wydawcą z Inzim Press, to o komiksach pisałeś długie lata, prowadząc magazyn Akuku. Komiks rysowałeś. Jesteś też scenarzystą tego komiksu, chociaż Oto jest Głowa Franczaka, o którym zaraz porozmawiamy, teoretykiem, liczne nagrody za wkład w rozwój kultury komiksowej w Polsce. Jeśli dobrze pamiętam, Maska Tytusa nosi tytuł ta nagroda. Tak, doktorat humoris causa. Także tutaj chciałbym zaznaczyć to słuchaczom, że Witek tutaj jest naprawdę bardzo długo działa na rynku komiksowym w Polsce. No, miał no, niesamowity wkład, przez co został nagrodzony nie tylko tym Humoris Causa, ale też wieloma innymi. Zasiadasz często w jury różnych konkursów na najlepszy komiks. No więc chciałbym, żebyś się wypowiedział oczami eksperta, jak wygląda rynek komiksowy komiksu historycznego, ponieważ nie ukrywajmy, ten rynek komiksowy dzieli się. Są miłośnicy mangi, są miłośnicy komiksów amerykańskich, są miłośnicy komiksów alternatywnych, ale czy można powiedzieć, czy są miłośnicy komiksów historycznych? No zdecydowanie są, to widać po nakładach i po sprzedaży tych komiksów, po ilości tytułów i po ilości tego, jak chętnie wydawcy zaczęli po te komiksy sięgać, zarówno wydawnictwa, które publikują próby własne, ale też komiksy licencyjne, czyli na przykład takie komiksy wojenne, te takie niby wojenne Garta Ennisa, to co się Mucha robi, no ale też wydawnictwo Timow, różne takie sprawy wojenne też, a nie tylko oczywiście te współczesne, ale też na przykład Igor Baranko zrobiło o takim kozaku, tak, komiks. Też sięgają po to inni wydawcy i tego, oczywiście instytucje też, duże instytucje, dla których my pracujemy i my część komiksu też dla
wykonujemy, bo zajmujemy się generalnie od lat też komiksami na zamówienie, jak to się mówi, tak, czyli robimy komiksy zamówione, tak, faktycznie dla instytucji, to dużych instytucji poważnych, w tej chwili też mamy kilka takich projektów rozpoczętych, tematy są rzeczywiście różne, bo oczywiście dotyczą generalnie głównie tej historii najnowszej, czyli wojny drugiej, czasów powojennych, czasów PRL-owskich, ale także tej historii dawniejszej, co też to też możemy takie komiksy spotkać. No, tak akurat się złożyło, że ja za niecały miesiąc jadę do Glasgow na festiwal komiksowy, który tam jest organizowany w Szkole Polskiej i poproszono mnie, żebym taki tekst napisał właśnie o komiksach historycznych. Przy okazji tego tekstu właśnie sobie przypomniałem, jakby odświeżyłem też, jak to się potoczyło w Polsce, bo oczywiście w PRL-u były takie komiksy niby historyczne, oczywiście o pewnych cechach takiej propagandy, no to tam było i słynna seria Podziemny Front, która opowiadała o tej partyzance Gwardii Ludowej, czyli potem Armii Ludowej, czy takiej właściwie śladowej partyzance przy Armii Krajowej tak naprawdę w Polsce, no ale ten mit, że tak powiem, kultywowany przez PZPR, przez partyjne, jakby ten cały beton, przez Moczara i przez innych, no to oczywiście oni się uznawali za wyzwolicieli Polski, największe sobie przypisywali zasługi, zresztą niesłusznie, bo to była banda generalnie takie, no, element przestępczy, tak, partyzancka sowiecka, to byli głównie przestępcy, zbiry, po prostu rabowali, gwałcili, mordowali, to już, taka to była partyzantka, no, nie inna, jak była ta GL-owska. Oni się między sobą nawet wytłukli, tam ci przywódcy, oczywiście też jakieś współpracowali z gestapo i no, bardzo niemiłe takie, jak to komuniści w zwyczaju mieli działania. Dochodzimy do tego i myślę, że też takie komiksy powstaną. Na razie powstają oczywiście o tych ludziach jakby z drugiej strony, czyli o tych, którzy, że tak powiem, o tą niepodległość się bili. Ale myślę, że, przy tej okazji też o tej drugiej stronie troszeczkę jest powiedziane. I po tym PRL-u rzeczywiście była taka przerwa. W latach 90. to taki, że tak powiem, okres posuchy w polskim komiksie. Się pojawiały różne dziwne komiksy, które też historii dotykały. I dopiero po roku 2000 zaczęła się taka poważniejszy właśnie rozwój komiksów historycznych. To były takie sygnały pierwsze właśnie. W 2003 się ukazała antologia Wrzesień, wojna narysowana. To była taka antologia, Egmont ją wydał. Kilkanaście nowel dotyczących walk we wrześniu 1939 roku przez różnych polskich autorów. Bardzo zarówno takie stricte historyczne jakby komiksy, jak i pewne wariacje na temat tej wojny i tych zdarzeń. Potem 2004 rok, no to jest oczywiście Westerplatte, który jest takim kamieniem milowym w komiksie historycznym, czyli ten komiks taki rekonstrukcyjny. Ale też właśnie, co ciekawe, że po raz pierwszy tak wyraźnie w takim medium pokazano właśnie rolę generała Dąbrowskiego w opozycji do majora Sucharskiego, który się załamał podczas obrony i który to fakt był przez wiele lat ukrywany przez zarówno jakby tutaj tych badaczy historii, jak i przez świadków, bo no tam i tych współtowarzyszy nawet walki Sucharskiego na Westerplatte i to dopiero bardzo powoli dochodziło do świadomości. Ten komiks miał też problemy, bo nie mogło być gdzieś tam premiery w jakimś muzeum w Gdańsku, ponieważ właśnie ten wątek wypłynął i muzeum się nie zgodziło w ogóle, żeby tak komiks promować według nich jakiś tak nieprawomyślny, no jakby to był. No ale okazało się, że zarówno w tym filmie jakby pierwszym właśnie o Westerplatte za 30., jak i w tym nowszym filmie, no to jest generalnie ten spór, oczywiście, bo to można nazywać, właśnie to był spór, nie konflikt, jakby istnieje, bo ci ludzie też jakby Mariusz Wójtowicz, który jest ten scenarzysta Westerplatte, jakby pisze, skąd to wynikało. Dąbrowski był oficerem liniowym, Sucharski był oficerem takim, no, takim administracyjnym w zasadzie, nie, to jakby to też ta różnica w praktyce dowodzenia, no, po to tam był też jakby gdzieś tam oficerem wywiadu tak naprawdę, no bo
bo jakby Westerplatte położone w Wolnym Mieście Gdańsku spełniało oczywiście również funkcje wywiadowcze, no bo jakby to była placówka w, że tak powiem, na terenie tak naprawdę no, Wolnego Miasta, no na terenie później już jawnie sympatyzującym z Trzecią Rzeszą. I to był taki punkt milowy ten komiks. Tak. I jeszcze, oczywiście nasz Achtung Zeli, który również w 2004 roku się ukazał. On oczywiście był komiksem takim, który się odnosił do historii, ale nie był komiksem historii, chociaż dużo o historii tam jest. Ale tam jakby jest o postrzeganiu historii przez pokolenie właśnie tych ludzi urodzonych w latach 60. i 70., którzy mieli do czynienia właśnie z filmami typu Kapitan Kloss, z komiksami typu Podziemny Front, no i Cztery Pancerni i tak dalej, czyli z takim wykrzywieniem historii, chociaż oczywiście robionym w bardzo atrakcyjnej formie, bo z dobrymi aktorami i z dobrymi scenariuszami. Do dzisiaj te filmy się bronią, natomiast to czysta propaganda, to po prostu wymysł. I generalnie oczywiście pewne jednostkowe sytuacje mogły się zdarzyć, natomiast generalnie no, jakby opisywano tam armię ludową, Wojsko Polskie Ludowe i tworzono taki mit. Oczywiście w pewnym sensie nieprawdziwy, bo te operacje tam, te walki, no to tam pokazywano w miarę wiernie, natomiast jakby cały wydźwięk propagandowy, który za tym dosyć sprytnie zrobionym i dobrze zrobionymi produkcjami i komiksami, był ten wydźwięk właśnie taki propagandowy. Bogdan Bogdanowicz zadał pytanie, jaki procent rynku komiksowego stanowią komiksy historyczne? Czy można tak szacunkowo oczywiście, bo ciężko ocenić, trzeba byłoby policzyć. Trudno powiedzieć. Mi wydaje się, że to jest około góra, może z 15%, może 20%. Jeśli jakby weźmiemy też tutaj, mówiliśmy o mandze, ale manga też sięga do komiks japoński, sięga też do historii, to powiemy za chwilę, komiks literacki, taki jak na przykład Alois Nebel, to właściwie to jest historia, czyli jeśli już bierzemy tak, no to może nawet do tych 20% dojdzie, natomiast stricte historyczne myślę, że jest tak około rzeczywiście tak 1/7, może faktycznie reszta to oczywiście jest produkcja głównie rozrywkowa, ale taka właśnie, czy to humor, czy akcja. To komiks akcji, tak sensacja, science fiction, fantasy oczywiście też cały czas. Ja tutaj informuję, że w tym momencie nasz słuchacz Bogdan Bogdanowicz dostaje od nas komiks Oto jest głowa Franczaka w konkursie. Przypominam, że mamy jeszcze jeden do rozdania. Wystarczy, że na fanpage'u Prosto z Kadru na Facebooku zadacie pytanie mojemu gościowi. Dzisiejszym tematem jest komiks historyczny. No, zapraszam do udziału w zabawie. Póki co zapraszam na kolejną przerwę muzyczną, po której wrócimy już konkretnie, przejdziemy do komiksu Oto jest głowa Franczaka. Oto jest głowa Franczaka. To jest nowy komiks wydawnictwa Zinzin Press, którego wydawca tutaj gości w Radio Afera, Witold Tkaczyk, jest równocześnie autorem tego komiksu. Ja chciałbym przypomnieć, cały czas informuję, że trwa konkurs Pytanie do mojego gościa na fanpage'u Prosto z Kadru i dostaniecie Oto jest głowa Franczaka właśnie dla was jako nagroda w konkursie. Przejdźmy teraz do komiksu Oto jest głowa Franczaka. W paru słowach, o czym jest ten komiks? No to jest komiks o człowieku, który najdłużej pozostawał w podziemiu po wojnie. Sierżant przedwojennej żandarmerii, Józef Franczak, pseudonim Laluś, przeszedł cały szlak wojenny i dlatego ten komiks, ponieważ tak długi jest okres życia jakby i działalności Franczaka, czyli od czasów właściwie pokazanych tutaj II Rzeczpospolitej do czasów Gomułkowskich, kiedy został schwytany i zastrzelony. Pokazujemy tutaj, jak się zmieniały te formy walki, jak się zmieniała też władza, bo jest też pokazana druga strona, przeciwnik Franczaka, przeciwnicy w zasadzie i zarówno to są Sowieci, jest tutaj taki generał NKWD, zresztą oparty o autentyczną postać, jest również jego uczeń, czyli Ubek, młody Ubek, który po końcu wojny jakby rzeczywiście przystępuje do tych organów bezpieczeństwa i ściga Franczaka, czyli mamy tutaj taką
w zasadzie powieść w pewnym sensie taką szpiegowsko-sensacyjną. No i oczywiście z takim tłem też, myślę, że mistycznym nawet, czy takim właśnie fantastycznym może, ponieważ no może tutaj zdradzę troszkę fabuły, że Franczak jakby poprzez sen pani prokurator, która bada jego sprawę, jakby przychodzi do niej we śnie, we snach, jakby opowiada swoją historię, a ona tym tropem podąża i okazuje się, że te wyśnione jakby rzeczywiście przekaz ten informacyjny się sprawdza w rzeczywistości. Ona bada dokumenty i to rzeczywiście jakby ją prowadzi poprzez jego historię. No i jakby puenta tego, puentę warto zdradzać. Skąd się tytuł wziął? Nie będziemy zdradzać puenty, ale rzeczywiście no, nie jest to fakt nieznany, że jak już zastrzelono Franczaka, on zginął z bronią w ręku, nie chciał nigdy się ujawnić, nie chciał się nigdy poddać, po prostu bronił się do końca. Na skutek zdrady, donosu został osaczony i zastrzelony w 1963 roku w październiku, czyli po tylu latach, tyle lat się ukrywał, tyle lat walczył, potem że się tylko ukrywał, odcięto mu głowę. No i jakby się, no, nie wiadomo tak naprawdę, jakie były powody. Podaje się powody zupełnie jakieś prozaiczne, że coś tam chciano zbadać, dość, nie wiem, dentystę, uzębienie. No ale to jest nieprzykrowujące i po prostu wszystko wskazuje na to, że była po prostu to zemsta. Zemsta taka właściwie o wyrazie magicznym, no bo tak naprawdę no, odcięcie głowy jest pewnym działaniem takim magicznym, tak jak wbicie oślinowego kołka do, nie wiem, wampirowi czy coś takiego. Więc to wykonane przez władze komunistyczne, czyli teoretycznie z gruntu rzeczy ateistyczne, więc no, niewierzące. Więc to w ogóle jest taka klamra. Ale faktycznie mamy tutaj no, olbrzymi przekrój historii, no i właściwie postawę zarówno tych żołnierzy podziemia, jak to się zmieniało, jak się zmieniały ich sposoby działania, no i w tym, jak funkcjonował Franczak. Jest to narysowane przez Jacka Michalskiego, no doskonale. To są dynamiczne sceny, świetne kadry, postacie, ujęcia. Kreska realistyczna. Kreska realistyczna. Jacek tutaj rzeczywiście się wziął na wyżyny, jakby tutaj rysownicze. I po prostu jest mnóstwo fajnych kadrów i mnóstwo detali, sytuacji. Każdy mundur tutaj widzę jest... Tak, detali oczywiście, no bo musimy się trzymać rzeczywiście to jakby tutaj wiernie tej scenografii. No i są też sceny takie sceny i takie historie, właściwie też takie ujęcia, którymi się rządzi sam komiks, jakby też sceny takie właśnie walki, sceny dynamiczne, właśnie takie strzelanki, ucieczki, bijatyki nawet, no. Dużo rzeczywiście akcji przeplatanej takim właśnie pewnym też elementami czy opisami takimi stricte historycznymi, czyli z wiedzy na zadany okres. A że tych lat było dużo, więc też dużo tam się dzieje. Jesteś scenarzystą tego komiksu. Jak ci się spodobała ta funkcja? Bo wcześniej to, jeśli dobrze kojarzę, to pomagałeś w scenariuszach, na pewno zbieranie dokumentacji historycznej, ale czy nadal będziesz współpracował z Jackiem Michalskim na zasadzie scenarzysta, rysownik? Czy kolejne plany? Tak, znaczy ja powiem tylko tak do końca, żeby to formalnie już, że tak powiem, też opisać, że ten komiks powstał na skutek tego, że wygrałem taki grant, stypendium imienia Augusta Emila Fieldorfa, Nila, czyli generała, dowódcy właściwie organizacji NIE, dowódcy też kierownictwa dywersji, czyli KEDYW-u podczas II wojny, podczas okupacji, czyli tego wywiadu Akowskiego straconego na początku lat 50. aresztowanego i straconego przez komunistów. I ten konkurs, który jest organizowany przez taki ośrodek Pamięć i Przyszłość we Wrocławiu wraz z Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, w zeszłym roku właśnie spośród 30 projektów wybrano 3 i jednym właśnie był komiks o Franczaku, a
I myśmy ten komiks zrealizowali, że faktycznie on się ukazał z Jackiem Michalskim, żeśmy go zrealizowali, on się ukazał w lutym, a wczoraj właśnie też otrzymałem jakby kolejny grant z tego konkursu i będziemy robić komiks o rotmistrzu Witoldzie Pileckim, czyli też bardzo znanej postaci, również tragicznie zginął, zamordowany, właściwie osądzony i zamordowany, taki mord sądowy. W roku 1948 wykonano wyrok na nim i to był człowiek o wielkiej karcie też patriotycznej. To był człowiek, który dobrowolnie poszedł do Oświęcimia i w Auschwitz organizował konspirację. Co ciekawe, siedział tam z późniejszym premierem, niejakim Józefem Cyrankiewiczem i też ten wątek chcemy pokazać. Komiks powstanie do końca roku i będzie jakby taką kontynuacją serii, która nam się szykuje o tych czasach powojennych, o latach 40. i 50., które właśnie, w których właśnie ci żołnierze niezłomni, podziemie antykomunistyczne, niepodległościowe działał. Także jak słyszycie, tutaj komiksy prawdziwego eksperta, myślę śmiało można powiedzieć, pasjonaty nie tylko komiksowego, ale pasjonaty historycznego. Także czekamy na nowy komiks, a póki co ja przypominam, oto jest Głowa Franczaka, najnowszy komiks wydawnictwa Zinzimpress. Ja jeszcze tylko jedno pytanie, ponieważ Paweł Przygoda, który już nawiasem mówiąc wygrywa drugi egzemplarz komiksu, który przynieśliśmy do radia, ma krótkie pytanie i też prosił o krótką odpowiedź. Czy będziecie ograniczać się tylko do historii około XX wieku? No tak to nam wypadło. Nie chcielibyśmy, ale generalnie nasze projekty, które miały dotyczyć w ubiegłych latach tej historii dawniejszej, czyli tej historii związanej z początkami państwa polskiego, ja nie zapominam o nich i bardzo tutaj ciekawymi wątkami, no bo początek państwa polskiego się wiąże właśnie z Wielkopolską, z Poznaniem, z Gniezdem. To tutaj są korzenie jakby Polski. I te tematy też chciałoby się zrealizować. Ja no, czekam tylko okazji, żeby móc je podjąć. Wydaje się jednak, że na razie jakby się skupimy na tej historii dwudziestowiecznej i to nawet może bardziej tego początku wieku, ponieważ zbliża nam się setna rocznica odzyskania niepodległości. I tutaj też mamy kilka projektów z tym związanych. No a też równolegle te lata związane z drugą wojną i z okresem powojennym, no bo też tutaj tak, no tak po prostu się to składa, że na to też, na to jest pewne zainteresowanie, są pewne możliwości jakby uzyskania na to pieniędzy, no bo inaczej byśmy tych komiksów nie stworzyli, bo nie jesteśmy w stanie jakby stworzyć te komiksy, jak to się mówi, z własnej kieszeni, bo to on jest proces olbrzymie kosztowny i czasochłonny, a no tak powiem, jakby zwrot czy zarobek jakikolwiek, to po wielu latach dopiero następuje. Także ja zapraszam Was na kolejny kawałek, a do kolejnych komiksów historycznych przejdziemy już za momencik. Słuchajcie, prosto z kadru audycji o komiksach dla tych, którzy chcą poznać coś fajnego. Przypominam, że dzisiaj mówimy o komiksach historycznych. Teraz przejdziemy do pozycji takiej jak Do Adolfów, tom pierwszy z wydawnictwa Vaneco. Komiks no niesamowicie gruby, ale warto się nim zainteresować, ponieważ autorem jest Osamu Tezuka. Kim jest Osamu Tezuka? No, można tutaj śmiało powiedzieć, że to jest najwybitniejszy twórca w historii komiksu japońskiego. Można powiedzieć nawet śmiało, że te charakterystyczne, stereotypowe oczy, charakterystyczne właśnie dla manki, anime, wzięły się tak naprawdę od Osamu Tezuki, ponieważ kolejni twórcy chcieli kopiować wielkiego mistrza, no i tak ten styl, to kopiowanie poszło w taką stronę, że właśnie manga wygląda tak, a nie inaczej, no właśnie dzięki temu autorowi. Od jego nazwiska przyznawana jest nagroda w Japonii dla najwybitniejszych mangaków. Polski
polski czytelnik mógł się już spotkać z komiksami Tezuki, chociażby za pomocą, dzięki komiksowi Metropolis z wydawnictwa Arashi, które było wydane w 2004 roku. Potem wydawnictwo Hanami wydało komiks Pluto. Akurat Pluto to była jakby interpretacja świata, który stworzył Osamu Tezuka. Osamu Tezuka też wystąpił jako on sam w komiksie Życie jako powieść graficzna, aczkolwiek teraz już powoli wydawcy sięgają pieśń Apolla, a dzisiaj akurat właśnie do Adolfów. Akcja rozpoczyna się w 1936 roku w trakcie olimpiady w Niemczech. No jak już słyszycie, 36 rok to jest okres przed II wojną światową, kiedy naziści Adolf Hitler zdobywa władzę polityczną w Niemczech. My tymczasem śledzimy losy Sohei Togę, który jest reporterem, no i właśnie obserwuje, co tam się wyrabia na tej całej olimpiadzie, gdy dostaje telefon od swojego brata. Jego brat studiuje, na pewno mieszka w Niemczech i ma mu coś bardzo, bardzo ważnego do przekazania. Kiedy mają się umówić, no coś stanęło na drodze naszemu bohaterowi, przychodzi za późno, okazuje się, że jego brat został zamordowany, a pod paznokciami ma ślady po gipsie, nie wiadomo o co chodzi, więc nasz bohater no, stara się wyjaśnić. Tylko że śmierć jego brata jest owiane totalną tajemnicą. Okazuje się, że przyjeżdża na miejsce policja, zabierają zwłoki. Później się okazuje, że tak naprawdę to nie była policja, te zwłoki gdzieś zniknęły. Zaczyna się intryga wręcz kryminalna. Ten komiks jest wielowątkowy. Słuchajcie, on jest strasznie gruby, ma ponad 600... ma 647 stron i w trakcie tej historii wydarzy się naprawdę, naprawdę dużo, ponieważ okazuje się, że te tajne dokumenty, ja to mogę śmiało zdradzić, bo to się bardzo szybko dowiadujemy, że to są dokumenty, które poświadczają o tym, że Hitler ma żydowskie korzenie. Czyli no niezwykle istotne i one, te dokumenty ujawnione mogłyby zmienić oblicze świata, historii świata, ponieważ jak pamiętamy, no Hitler jako nazista nienawidził Żydów, uważał ich za klasę podludzi i całe te wszystkie nieszczęścia właśnie były na podstawie, na bazie tego antysemityzmu. No i o co chodzi z tymi dokumentami? Tutaj mamy historię przygodową, cały czas trwa pościg. Nasz biedny tutaj reporter jest szykanowany, ponieważ policja, bezpieka wie, że on gdzieś ukrył te dokumenty, więc on tutaj jest zwalniany. Ludzie w społeczeństwie się odwracają od niego, nie może nigdzie znaleźć zatrudnienia. Cały czas chcą go po prostu złamać tak naprawdę, żeby wydał. Cały czas mamy ten wielki pościg, to jest niesamowite, bo kiedy już mamy wrażenie, że te dokumenty zniknęły na dobre, przepadły, to gdzie się odnajdują i pościg trwa dalej. Myślę, że w pewnym momencie te historie przygodowe przypominają komiksy Hergé, komiksy z Tintinem, tylko że tutaj no niestety dochodzi do pewnych takich tragicznych sytuacji. Osamu Tezuka totalnie nie oszczędza swojego bohatera, który jest torturowany przez gestapo, który jest torturowany przez bezpiekę. Trup ściele się, nie aż tak gęste, jakby chciało się powiedzieć, ale dochodzi tutaj do zabójstw, giną ludzie, z którymi zaczynamy sympatyzować, a tylko chodzi o to, że cały czas jest walka właśnie o te ważne dokumenty. W międzyczasie mamy poboczną historię małego Adolfa, który jest synem Niemca i Japonki. I on zostaje wysłany przez swojego ojca do Hitlerjugend. I to jest pewien problem, ponieważ młody Adolf sympatyzuje, ma przyjaciela Żyda, wyznania judaistycznego, który przez przypadek też dowiaduje się o tej wielkiej tajemnicy, że Hitler jest też Żydem. No i mamy pod koniec tego tomu naprawdę okrutne sceny, kiedy to oni ćwiczą tych młodych Hitlerjugend, kiedy oni są zmuszani do zadawania cierpienia właśnie Żydom. Także komiks, który z jednej strony no, dostarcza no, niesamowitej rozrywki, ponieważ mamy sceny pogoni, pościgów, niczym właśnie w filmach, nie wiem, z Louis de Finet i Fantomasem, te pościgi, pogonitwy, właśnie akurat tam było za tym tytułowym Fantomasem, tutaj jest akurat ucieczka przed policjantami, a z drugiej strony mamy naprawdę aspekt, gdzie pokazują no, brutalne działania nazistów w tym przypadku. Także komiks
komiks w gruncie rzeczy nie jest dedykowany tym najmłodszym, aczkolwiek, ponieważ no, podejmuje bardzo poważnej tematyki. No i tutaj też warto wziąć do ręki i po prostu przeglądnąć, ponieważ to jest komiks Osamu Tezuki. Koleś stworzył w ciągu swojego życia paręnaście tysięcy stron komiksu. Nie na darmo jest uznawany za najwybitniejszego mangakę w Japonii, czyli twórcę komiksu japońskiego. I no, dzięki wydawnictwu Waneko możemy tutaj wziąć do ręki i zaznajomić się z naprawdę grubą pozycją, mocną pozycją, intrygującą na wielu poziomach i świetnie narysowaną, autentycznie bardzo wspaniale narysowaną, mnóstwo detali, mnóstwo pracy, świetnie narysowana roślinność, ludność, no taki kartun charakterystyczny właśnie dla japońskich twórców, ale przypominam, że komiks został wydany w 83 roku, jeśli mnie pamięć nie myli, więc jakby styl Osamu Tezuki już jest wyrobiony, już on preferuje, ma własne takie sposoby na przedstawianie postaci, ale no nie można mu ująć tego, że jednak nie oszczędzał się, mamy mnóstwo detali i pod względem rysunkowym komiks również bardzo, bardzo cieszy oczy. Także wszystkich zainteresowanych, jak to wyglądało z punktu widzenia Japończyka, czyli początek, sytuację przed II wojną światową, początek II wojny światowej, sytuacja Żydów w Japonii. Jeśli was interesuje ten komiks, a jeszcze warto przypomnieć, znaczy poinformować, że jest jeszcze wkładka historyczna między poszczególnymi rozdziałami, co jest bardzo istotne, ale póki co, jeśli was zaintrygowałem, to zapraszam do wydawnictwa Waneko i do komiksu Do Adolfów, tom pierwszy. Jak już mamy taki temat wojenny, drugowojenny i temat nazistów, no to przyniosłem jeszcze do radia komiks Maus. Maus Arta Spiegelmana. I to jest komiks, który również jest bardzo, bardzo istotny, jeśli chodzi o historię komiksu amerykańskiego, ponieważ rysownik Art Spiegelman, autor tego komiksu, dostał w 1992 roku nagrodę Pulitzera. To jest nagroda przyznawana za osiągnięcia w dziedzinie dziennikarstwa, literatury i muzyki i to jakby zmieniło postrzeganie Amerykanów na komiks. Wprawdzie Sandman Neila Gaimana dostał rok wcześniej, w 1991 roku, nagrodę World Fantasy Award w kategorii najlepsze opowiadanie i to jest też nagroda literacka dla komiksu, pierwsza nagroda literacka dla komiksu. To jednak ten Maus rok później zdobył większą popularność. Ludzie zauważyli, że za pomocą komiksu można rysować, przekazywać naprawdę niesamowite treści. To nie muszą być głupie historie przygodowe, komediowe czy kryminalne. Art Spiegelman opisuje historię swojego ojca, który, można powiedzieć, przeżył wszystko w trakcie II wojny światowej, ponieważ on był na froncie, dostał się do obozu jenieckiego, tam do obozu, przejściowego obozu pracy, wrócił do Polski, tutaj zmierzył się z łapankami, z traktowaniem właśnie przez nazistów Żydów, w ten czy w inny sposób, dotarł do swojej rodziny, ukrywał się w getcie, a na końcu dostał się do Auschwitz, obozu koncentracyjnego, zaznaczymy niemieckiego obozu koncentracyjnego, nazistowskiego i przeżył obecność w tym i przeżył w zasadzie można powiedzieć tylko po to, żeby opowiedzieć tę historię swojemu synowi, który narysował to w formie komiksu. Komiks jest pełen naprawdę niesamowitych szczegółów, pewnych takich trawnych przemyśleń, na przykład rozpoczyna się historią, jak dłumionego Arta, jego ojciec mówi: przyjaciele, twoi przyjaciele, ty ich zamknij razem na tydzień do jednego pokoju bez żadnego jedzenia. To ty wtedy dopiero będziesz widzieć, jaki oni są przyjaciele. Naprawdę mocna historia, ale co najważniejsze, komiks jest dosyć kontrowersyjny, ponieważ Spiegelman rysuje tutaj ludzi z twarzami zwierząt. Żydzi są przedstawieni jako myszy, naziści, Niemcy jako koty, alianci jako psy, a Polacy jako świnie. I tutaj pytanie do ciebie, Witku, ponieważ przypominam, że moim gościem jest Witold Tkaczyk z wydawnictwa Zinzin Press. Co w paru słowach, co sądzisz na temat właśnie tego, jak Polacy są przedstawieni w tym komiksie? Czy mamy się o co obrażać, czy nie? No ja miałem szczęście rozmawiać ze Spiegelmanem, to było właściwie chyba jeszcze przed tym, zanim dostał tego Pulitzera, na festiwalu w Göteborgu, w takim
Festiwal Literat w Targach Książki. On się dosyć wystraszył, jak tak po minie sądziłem, jak się dowiedział, że jestem z Polski. Coś pewnie, jakieś tam zarzuty do niego dotarły. Natomiast no, sam komiks wydaje mi się, że jest dosyć obiektywny pod względem historycznym. To znaczy są postawione różne podstawy Żydów i są przedstawione też różne postawy Polaków, czyli zarówno tych, którzy pomagali Żydom, jak i tych, którzy na nich donosili, ale między Żydami było tak samo. Byli tacy, którzy się wspierali, a byli tacy, którzy na gestapo donosili na swoich ziomków i to też otwarcie w tym komiksie jest pokazane, czyli nie ma tutaj czarno-białego świata. Oczywiście te maski świń, jeśli chodzi o Polaków, no to Spiegelman to tłumaczy tym określeniem hitlerowskim polnische Schweine. I to jakby konsekwentnie tutaj jest punktem wyjścia do takiego pokazania Polaków. No trudno właściwie się też dziwić pewnym oporom ze strony polskiego czytelnika, że jakby ta konwencja jakby nie pasuje. No bo rzeczywiście jakby przedstawianie świni nie znaczy takim pejoratywnym. Już z gruntu takiego oglądu spojrzenia. Natomiast no, jeśli się wczytujemy w sam komiks, to on jest, no, to on jest w miarę wyważony i też dosyć krytycznie Spiegelman odnosi się do swojego ojca. Znamy takie pojęcia jak przemysł Holokaustu, czyli jakby rzeczywiście pewne takie działania, które no, w sposób komercyjny dyskontują jakby tą tragedię. I to się działo i się dzieje. A o tyle krytycznie jest Spiegelman nastawiony swojego ojca, że pokazuje, że ten człowiek uważa właśnie, że przez to, że przeżył Holokaust, to mu się wszystko należy. I to też właśnie dosyć krytycznie Spiegelman, syn, tutaj pokazuje. Dobry komiks, ja się o te maski świń nie obrażam i, że tak powiem, to jestem w stanie to zrozumieć i jakby Spiegelman, spotykając się ze mną, jakby nie musiał się niczego bać, bo rozmowa była całkiem, mimo że krótka, to była dosyć rzeczowa. I sam komiks rzeczywiście jest, no jest ciekawy, bo pomijając jakby ten aspekt graficzny, który tak na pierwszy ogląd może się wydać dla nas zbyt niekorzystny, no to treściowo jest to komiks, myślę, że wyważony. I rzeczywiście te relacje, nie tylko ojca Spiegelmana, ale generalnie relacje świadków, bo to on był, no był drugim pokoleniem, on jest urodzony po wojnie, w 1948 roku, notabene się urodził już, jak rodzice jego wyjechali z Polski do Szwecji. On się urodził w Szwecji, potem znaleźli się w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych. No i tamten komiks od lat 70. powstawał. No lektura obowiązkowa praktycznie, taka historyczna, bo rzeczywiście pokazująca, jak rzeczywiście Żydzi byli... No byli jakby tutaj tępieni przez nazistów na terenie Polski. Tak mi się rzucają teraz, jak sobie przejrzałem, takie właśnie dosyć... Może to też ma związek z tym, że czasami się nazywa właśnie te obozy śmierci polskimi obozami śmierci, ponieważ tutaj z Spiegelman pokazuje takie mapy i na tych mapach jest słowo Polska, a to właściwie jest nieprawda, to znaczy, bo Polska nie istniała podczas okupacji. Istniały tylko ziemie polskie włączone do III Rzeszy i generalna gubernia, no oraz ziemie zaanektowane przez Sowietów. Czyli w zasadzie, jeśli ktoś nieświadomy zobaczy nazwę Polska i pokazany Oświęcim gdzieś w tym kontekście, no to tak naprawdę jest to dezinformacja i jakby taki człowiek, no być może będzie uważał, że takie obozy na terenie Polski powstały. No ta nazwa Polska w zasadzie tu jest, mimo że to było ziemie polskie, no ale Polska nie istniała i tak naprawdę trzeba by się zastanowić, czy to w ogóle jest uprawnione pokazywanie i nazywanie na takich mapach, jakby używanie nazwy Polski, bo no jakby tak jak mówię, jakby tej Polski
nie było wtedy. Oczywiście była ludność polska, natomiast państwo polskie no, nie istniało, czyli nie można tak napisać, żeby była to Polska, no bo to były ziemie rozdzielone między Niemców a Sowietów. No, podsumowując, jest to komiks, który autentycznie każdy fan komiksu powinien przeczytać. Już nie mówię, żeby mieć, ale żeby przeczytać, żeby wiedzieć, czym był Maus Spiegelmana, żeby wiedzieć, że ten komiks miał no, niesamowity wpływ na postrzeganie komiksów w Stanach Zjednoczonych. W 92 roku Nagroda Pulitzera. Warto przeczytać, żeby też przypomnieć sobie, jakie nieszczęście, jakie katastrofy niósł ze sobą Holokaust, nieśli ze sobą naziści. Ile tragedii stworzyła II wojna światowa. I zobaczyć tego właśnie ojca autora, tego Spiegelmana seniora, który radzi sobie. To jest też niesamowite, że on tłumaczy, w których miejscach uszedł z życiem, bo ktoś mu pomógł, kiedy się schował, kiedy ktoś tam doniósł, kiedy założył maskę świni i udawał Polaka. Jest też taka wymowna scena w pociągu. Komiks o przetrwaniu i o człowieku, który ma większy zmysł przetrwania niż Rambo, można powiedzieć. O człowieku, który nawet w najtrudniejszych sytuacjach starał się w jakiś sposób kombinować, żeby wyjść z życiem. Niesamowity komiks, naprawdę niesamowity. Jeden z tych, który grubo warto zaznaczyć, powinniście przeczytać Mausa. To na pewno. I Mausa można znaleźć. Mausa wydał na rynku polskim ostatnio, ponieważ to już jest trzecie wydanie tego komiksu. Pierwsze było nielegalne, drugie było w poście, a teraz Pruszyński spółka, czyli komiksowy Pruszyński. Tak, czyli wydawnictwo komiksowe. Podsumowując, dzisiejszym moim gościem był jeden z największych autorytetów, moim zdaniem, w dziedzinie komiksu, a w szczególności komiksu historycznego w Polsce, czyli Witold Tkaczyk z wydawnictwa Zinzin Press. Omówiliśmy twój najnowszy komiks, czyli Oto jest głowa Franczaka i serdecznie zapraszamy do tego, żeby sięgnąć po ten komiks i poczytać o żołnierzu niezłomnym. Gratuluję zwycięzcom, którzy wzięli udział w konkursie. Bohdan Bohdanowicz oraz Paweł Przygoda są zwycięzcami. Do was idzie ten komiks. Natomiast jeszcze oprócz tego mówiliśmy do Adolfów, tą pierwszą z wydaństwa Waneko, czyli o sytuacji, jak wyglądała sytuacja Żydów i poglądy Japończyków przed II wojną światową i w trakcie II wojny światowej. Komiks, który łączy w sobie kryminał, przygodę, wątki miłosne, ale zarazem też pokazuje smutny los Żydów w Europie oraz Maus. Może się wtrącę, to notabene Japończycy byli w koalicji z III Rzeszą, także to jest właśnie ciekawa też sprawa. Jakby takie rozliczenie tutaj następuje z tymi czasami troszkę. Oraz wydanie zbiorcze Mausa z wydawnictwa komiksowego, również komiks, który naprawdę powinniście przeczytać, pokazujący z punktu widzenia właśnie Żyda polskiego pochodzenia, który przeżył, można powiedzieć, wszystko w trakcie II wojny światowej. Więc żegna się z wami Witold Tkaczyk, dziękuję ci za poświęcony czas. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję bardzo. Szymon Dopierała realizował wszystkie dźwięki, brzdęki i mówił do was, do mikrofonu Filip Bąk. Ja życzę wam udanego weekendu i słuchajcie, no znajdźcie Prosto z Kadru na YouTubie, na Facebooku. Zapraszam tego, żeby kliknąć, dać lajka, suba i śledzić poczynania w internecie. Życzę wam udanej lektury, wypocznijcie w ten weekend. Do usłyszenia za tydzień. Cześć! Bada boom, 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 bada bo